Dzień dobry. Jak zwykle powinienem zrobić sobie plan vloga i jak zwykle idę na żywioł. Dzisiaj witam z samochodu. Nie z pięknych okoliczności przyrody. Samochód ma taką niebagatelną zaletę, że po pierwsze nie ma komarów. Po drugie jest w miarę ciepło. Po trzecie inni nie słyszą jak gadam. Na łące też mnie nie słyszą. Ale o tej porze niestety są komary i jest zimno. I może wyda się to dziwne, ale chyba nie mam siły przebierać nogami aż tak daleko. Nie macie wy ludzie pojęcia, jak przeszłość potrafi się ciągnąć za człowiekiem. I to nie jest wcale prawda, że co wyjdzie z umysłu, to wyjdzie i z serca. Chyba że mamy na myśli takie prawdziwe wyjście z umysłu. Ale niektórym się wydaje, że jak coś zapomną, dobrze im się wydaje. Jak zapomną, to przestanie oddziaływać. Ale zbyt często myli nam się zapominanie z wyparciem. Z takim jakby zagłuszeniem. A rzeczy wyparte, jak już wspominałem w poprzednich vlogach, nasz mózg jest bardzo pamiętliwy. I to, żeśmy coś wyparli, to nie znaczy, że mózg to uznaje za nieważne. Wprost przeciwnie. On to bardzo długo, czasem całe życie pielęgnuje, przechowuje, aż to się zaśmierdnie, zgnije, zacznie pleśnieć, rosnąć ze wszystkimi tego konsekwencjami. I zatruwa życie dosłownie i powoduje potem, że robimy różne rzeczy, których nie chcemy robić, albo chcemy, ale nam szkodzą. I sobie mówimy, no ja już taki jestem, no nic nie poradzę. A może jednak coś można. Ja też bym tak mówił i też bym tak robił, no ale niestety objawy, jakie miałem, były już tak nie do wytrzymania, że musiałem zacząć robić porządek, czy chciałem, czy nie chciałem. I dzisiaj był ciąg dalszy. Popełniłem grzech, obżarstwa. Mimo że już od rana czułem kłopoty z trawieniem, to nie wytrzymałem, obżarłem się ciastem. Tak, że po prostu żołądek zaczął trzeszczeć. Zgadza się, miałem do siebie pretensje, żałowałem, że nie zapanowałem. Ale zrobiłem potem najlepszą rzecz, jaką może człowiek wtedy zrobić. Czyli zacząłem się spokojnie przyglądać swoim myślom, jakie towarzyszą uczuciu objedzenia. Nawet zrobiłem sobie spacer. Dałem radę. Znaczy trochę posiedziałem, trochę połaziłem i się tak zastanawiałem, no nie będę cię bić, wprost przeciwnie, bardzo siebie lubię, siebie ciebie, mój wewnętrzny człowieku. Powiedz, co tak, dlaczego tak ci zależało, żebym się obchał po sam kurek? Przed czym chciałeś mnie ochronić? Bo ja czuję wyraźnie, wiem od dawna, że to jest ucieczka przed czymś. Obżarstwo, lenistwo, rozrywki różne, kompulsywne. I się go tak pytam. No niby tam wiem, niby już mam taką kolekcję rzeczy, przed którymi wiem, że uciekam. No ale konkrety. Wiedzieć a czuć to są dwie różne rzeczy. Bardzo różne. Z praktycznego punktu widzenia. No i mi mój wewnętrzny człowiek zaczął odpowiadać. A przecież czego się boisz najbardziej? Dlaczego chcesz jak najbardziej wydłużyć jedzenie? No bo potem czujesz presję, że musisz się wziąć za jakąś robotę. A ty nie chcesz pracować. Nie chcesz pracować, bo się boisz, że nikt nie będzie zadowolony z rezultatów tej pracy. I nie wiadomo co lepiej, czy w ogóle nie brać się za żadną robotę, czy wziąć się i zrobić źle. Tu i tu przecież grozi trauma, traumatyczne przeżycie. Tu i tu mogą nawrzeszczeć, oskarżyć o straszliwe rzeczy. Gdy się będziesz bał, jak wtedy, jak byłeś małym dzieckiem, niemalże śmiertelnie. No to co? No jedzenie jest taką odskocznią. Dopóki jem, to nie muszę pracować. I nikt mi nie będzie zarzucał, no że czemu nie robisz. No bo jem przecież, nie? To nie mogę jednocześnie robić i jeść. No, a jak zjem, no to wypadałoby odpocząć, nie?
Im bardziej się nażre, tym dłużej mózg będzie nastawiony, że teraz odpoczywamy, nie pracujemy. I tak by się mniej więcej układało moje podświadome przyczyny objadania się i innych ucieczek przed pracą. Jak człowiek jest objedzony, to siłą rzeczy nie myśli o robocie, myśli o skupiony na żołądku, przynajmniej powinien być. Jest to wtedy dużo łatwiejsze. I dlatego tak chętnie jem. I to nie byle co, ale rzeczy z intensywnym smaku, najlepiej słodkim. Przyszło mi do głowy, niektórzy propagatorzy diety ketogenicznej mówią, że mózg znacznie sprawniej pracuje bez glukozy na ciałach ketonowych. Jest to trochę podobne do pracy takiej na głodno. Ja tego przyznaję, sam doświadczyłem, tak sądzę. Byłem parę razy na ketozie, tak myślę. Doświadczyłem tej lekkości myśli i paradoksalnie myślę, że tego się podświadomie boją. Bo jak mam taką lekkość myśli, no to jest wtedy zachęta, no to myślisz, to wykorzystaj to, pracuj. A z czym się wiąże, jakie ryzyko wiąże się z gotowością do pracy, to już powiedziałem trochę słowami mojego wewnętrznego człowieka. Więc instynktownie chcę się poczuć jako taki ululany, niezdolny do pracy, poczuć to właśnie tą taką mgłę jakby myślową, którą się czuje, jak człowiek jest obchany najlepiej jakimiś węglowodanami, cukrami. Tak mu wtedy miło, tak się błogo, tak się chce odpocząć. I chyba dlatego tak ciężko mi było wytrzymać na diecie ketogenicznej. I wytrzymywałem na niej maksymalnie miesiąc, po czym rzucałem się na. Miałem takie kilka dni zupełnego załamania diety. Tak sobie myślę, że to mógł być jeden z mocnych czynników. Dlaczego jestem tak uzależniony od słodkiego? I to nie wystarczy mi, że czuję słodki smak. Rzeczywiście mózg się nie lubi być oszukiwany, domaga się. Czujesz słodkie, to mają być słodycze. To ma być cukier, a nie tylko jakiś wypełniacz, słodzik. To sobie uświadomiłem, taką rzecz mocniej, znowu mocniej, bo ja sobie regularnie uświadamiam, ale każde takie uświadomienie to jest jakiś kolejny element dochodzi. Jakieś kolejne odczucie, którego wcześniej nie było, z którym ja się mogę skonfrontować, przyjąć je według metody Davida Hawkinsa i dzięki temu kolejny kawałeczek traumy się rozpuszcza i miejmy nadzieję nie będzie mnie już więcej męczył. I dzięki temu będzie coraz lepiej. Na podsumowanie, pamiętajcie, zamiast robić sobie bezsensowne wyrzuty po popełnionym grzechu, zastanówcie się, dlaczego on się przydarzył, na spokojnie, bez bicia się, katowania, że się ten grzech popełniło. Dowiedzenie się przyczyn jest możliwe tylko wtedy, jak człowiek nie jest za bardzo samokrytyczny. A dowiedzenie się przyczyn jest też kluczowe, żeby w przyszłości grzechów nie popełniać. Dziękuję, żeście słuchali, a wiem, że ktoś słucha, więc dziękuję. Na razie, do następnego.